trzeba z pół roku poczekać, żeby to miało większe znamiona. Dziękuję pani bardzo. No załatwiła pani sprawę, on poszedł. Później się okazało, bo ktoś był jego sąsiadem, że on nigdy nie miał nic, on po prostu chciał przyjść, posiedzieć i tak dalej. Później przychodził z inną sprawą. Kiedy wybuchł stan wojenny, ja byłam już 6 miesięcy w ciąży, tego dnia wróciłam późno do domu. Rano ktoś wali do mnie do drzwi. Ja otwieram. Pada sąsiadka i mówi: Henia, wojna. Wojna, słuchaj, naprawdę wojna. Więc ja mówię: dobrze, no ale coś, to ktoś to ogłosił. Ona mi tak w telewizji ogłosiła. Miałam taki Neptun mały, czarno-biały, tyle ekranu, pudło duże. Włączyłam się niedzielę. Włączyłam radio, też się nic nie dzieje, więc mówię do niej: Rozelko, no nic się nie dzieje, co to, o czym ty mówisz? Czekaj. No i rzeczywiście Jaruzelski siedzi i tłumaczy, że stan wojenny. Ja nie to stan wojenny tylko. Ona poszła, a ja sobie myślę: Boże, kochany, stan wojenny. I wtedy byłam tak o lata na trochę tych sprawach. I sobie myślę: ja mam pójść, co ja mam zrobić? I w końcu sobie myślałam: no nigdzie nie pójdę, bo gdzie by nie poszła, to tam nie zgadną. Więc zostaję w domu. O dziwne, tego dnia nikt do mnie nie przyszedł. Następnego dnia przyszli. Zrobili mi przeszukanie. Nie wiem, co chcieli znaleźć, ale w każdym razie to przeszukanie było takie delikatne. Nikt mnie nie bił, nikt mnie nie szarpał, zabrali się głośni. Ale od tego dnia zaczęli do mnie przychodzić częściej. I już nie było przeszukania, ale była rewizja. Wytłumaczę, jak to wyglądało. Chodzili do mnie do kuchni, ja mieszkałam w jednym małym pokoju z kuchnią. W kuchni się dwie osoby nie mieściły. Zaznaczam, nie byłam taka ukryta jak dzisiaj, ale żeby przejść z moją koleżanką, która była ode mnie wiele szczuplejsza, musiałyśmy się mocno przeciskać, żeby w kuchni cokolwiek zrobić. Szafki były na wymiar, czyli krótsze od tego, bo inaczej w ogóle byśmy tam nie weszły. Mogła wejść jedna osoba i to w ogóle tragedia. Ciasta nie piekłam, bo ziemniczki nie odbierałam, więc nie było takiej możliwości. Poprzedniczka przede mną, bo to było mieszkanie z odzysku, miała maszynkę taką na wierzchu i to było, można było na tym robić różne rzeczy. A ja chciałam wygody, więc okazało się, że to był niewypał. I zaczęli przechodzić, wyrzucali mi wszystko z szafek z kuchni, wyrzucali do pokoju. Z pokoju segment, nie wiem czy ktoś pamięta, były takie segmenty, gdzie były wszędzie w domu. Te segmenty były w każdym jednym domu. Jak budynek powstawał, to wiadomo było, że wszyscy mają tak samo umeblowane domy. Nawet stawiali meble w tym samym miejscu. I też ten segment stał i oni podchodzili, wyrzucali książki, pytali, potem chodzili im wolno. Kiedy do mnie wpadli, oczywiście wsadzali mnie na 48, puszczali do rogu, z powrotem mnie zamykali, bo wolno było tylko 48 godzin trzymać. Więc jeśli mnie wypuścili, a ja przeszłam kawałek po powietrzu, to wolno było mnie znowu na 48 schować, a mnie wsadzić, tak? I znowu człowiek siedział i nie wiedział, kiedy te 48 się nawet kończy. Były takie chwile. I muszę państwu powiedzieć, że kiedyś do mnie przylecieli. Ja tam nigdy nic nie miałam w piwnicy, ale buntowaliśmy się. Wtedy już robiliśmy prasę. Ja, Stefek Lewandowski, bo było kilka osób, które się ukrywało, było kilka osób, które nie były internowane. Oni też mieli swoje powody, żeby tego nie robić. I robiliśmy. Zarząd portu, dzisiaj pan jest prezesem tego zarządu portu, a wtedy pracował w zarządzie portu. Pan Świtek, robimy prasę. No i wyobraźcie sobie, po tej prasie, znowu po latach myślę, żeśmy tak trochę robili różne rzeczy podług filmów. Tak trochę Klos, trochę jeszcze inne filmy wchodziły w grę wojenne, gdzie żeśmy stamtąd brali przykład. I przypuśćmy, ja, kobieta, która nie podpadała niczemu, w ciąży wchodziłam do kawiarni, siadałam, zamawiałam kawę. Pani wie, jak kawa była wtedy ważna, na pewno. Zamawiałam kawę i siadałam i czekałam. I miałam plastikową siatkę czarną. Przychodził pan. Miałam identyczną siatkę jak ja.
stawiał siatkę przy mnie, wypijał herbatę, zabierał, nie odzywaliśmy się do siebie, zabierał swoją, moją siatkę i wychodził. U mnie były cegły i papiery, a ja dostawałam ryzę papierów, czasem dwie, denatura, tusz. W ten sposób żeśmy drukowali, mieliśmy materiał. No i muszę Państwu powiedzieć, że ponieważ żeśmy drukowali, doszło do takiej sytuacji, że Stefek Lewandowski mówi, słuchaj, 15 wypłaty w zarządzie portu, wiesz, jest cała masa ludzi, gdzie tam czy tam są internowani, trzeba pomóc ich rodzinom, więc ja stanę, będę zbierał pieniądze. No dobra, ty zrób listy. No więc ja szybko się uwinęłam, zobaczyłam, co komu potrzeba, no i z tymi listami poszłam do Stefka. Weszłam do budynku, a moja sąsiadka, ponieważ kiedyś tam mieszkałam w tym budynku, ściągnęła mi na dół, powiedziała, że tam nawet nie idzie, bo tam jest ich chyba mówi 6. No więc ja już nie poszłam. Zostałam u mnie, ja zostałam nawet całą noc, bo oni całą noc stali. No i na drugi dzień oczywiście wróciłam do siebie i przyszli do mnie. Okazało się, że w nocy też byli. Sąsiadka powiedziała, że mnie nie ma. No i przyszli do mnie. Jeden pan poszedł do wersalki, podniósł ją do góry. Wiecie, co to wersalka, co młodzi? Podniósł ją do góry, po boku jest takie wolne, było takie wolne miejsce. Tam leżał wałek do drukowania. Podniósł to i pytał, a co to? Ja mówię, wałek do ciasta. Jak to wałek do ciasta? No wałek do ciasta, mąż mi zrobił, bo wie o tym, że tego. Mówi, ale on jest nałożysty, nie wiem, pani. On jest ciężki, widzi pan? Nigdy bym się nie odważyła tym męża uderzyć. Dlatego on taki wałek zrobił. No i nie wiem, czy drudzy nie słyszeli, jak to było do dzisiaj, nie wiem, dlaczego on to zrobił. W każdym razie zrobili rewizję do końca, poszli. Ja mieszkałam w bloku WP-kowskim, gdzie przez piwnicę można było z klatki do klatki przechodzić. Więc i nie miało parę minut, wpada w siarkopolu chłopak, przychodzi i mówi do mnie, słuchaj, na dole dyskoteka stoi. Wiecie, co to dyskoteka? Duży samochód dzisiaj też tak czasem z tego wożą. Dlaczego dyskoteka? By było więcej, to trzeba było stać i się trzymać. A jak samochód jedzie, to co człowiek robi? Dyskoteka, no. Więc mówi, dyskoteka na dole stoi, a ja wiem, bo tu byli. Stefek, ja mam wałek. Oni to będą szukać, co robić. Więc jakieś tam moje stare ciuchy, podwijałam ten wałek, on zabrał i poszedł. Nie zdążył dobrze pójść, ja myślałam, że już go mają, bo on nie zdążył pójść, pukają do mnie do drzwi, ja otwieram, wpadają, ten podnosi wersalkę. Tak, gdzie ten wałek? Jaki wałek? Do ciasta. To ja poszłam do kuchni, przyniosłam wałek do ciasta i nie wiem, czy tym wałkiem dostałam, czy też nie. Ale obudziłam się w szpitalu. Pięciu panów odbijało mnie, początek pamiętam jak filmie, później już to zakończyło się inaczej. Obudziłam się w szpitalu. Kiedy wróciłam do domu, przyjechali do mnie, dostałam nakaz opuszczenia Gdańska i zakaz podejmowania pracy w PRL. Byłam rozgoryczona, wtedy myślałam jeszcze, że to sama, ale okazało się w zeszłym roku, kiedy Francuzi i Niemcy o mnie robili film, że były dwie osoby takie też w Szczecinie. Także nie byłam odosobniona. Wpadłam w panikę, nie wiedziałam, co mam robić. Więc pierwszy wynajęłam swoje mieszkanie ludziom potrzebującym. Wtedy były takie, jak to powiedzieć, u nas był Turus, taki zakład, który wynajmował mieszkania, kwatery i tak dalej. Ja wiedziałam, że w ten sposób będę mogła cokolwiek zrobić. Z panią ci mówiłam, że ja nie będę brała za to mieszkanie pieniędzy, tylko ona, ale że to było w starym budownictwie, to ona kupi węgiel, zadba o to mieszkanie, będzie je płacić z tych pieniędzy i tak dalej. No tak żeśmy się umówili z panią Ulą i wyjechałam. Pierw u nas jest aktorka, która się nazywa Winiarska, Halina Winiarska. Kiedyś miała męża aktora, teraz też ma aktora, tylko jest to inny człowiek. Wtedy miała męża, który nazywał się ze mną Nocem. Jego syn powiedział do mnie, Henia, słuchaj, ojciec mieszka na wsi, tam wiesz, wstydu pani szukają, tam nawet nie ma mowy, możesz tam ryć, tam się nic nie stanie. No i oczywiście pojechałam z nim do ojca, ojciec się zgodził, powiedział, drugą stronę może pani se brać. No weszłam na tą stronę, powiem wam szczerze,
To był styczeń, a ja myślałam, że się popłaczę, bo tam nie było ani jednego okna. Przy czym wróciłam do Gdańska, usiadłam i mówię do chłopaków, słuchajcie, to jest tragedia. Ale on mi pozwolił miesiąc u siebie mieszkać, u siebie w pokoju. A oni mówią, co ty się martwisz, kobieto, to nie jest straszne. My żeśmy, my ci okna powstawiamy. Rzeczywiście, przyjechali szyby, listewki. Pojechałam do księdza Jankowskiego, dostałam 1000 złotych od niego, to było dużo pieniędzy. Za te pieniądze mogłam wynająć wóz do przeprowadzki. Kupiłam sobie taką kozę, nie wiem czy ktoś wie, taki piec, gdzie można podkładać i dopóki się nim pali, to jest gorąco w mieszkaniu, się przestaje palić, jest tragedia. No i zamieszkałam tam. I następnego dnia, kiedy tam przyjechałam, nocem wyjechał w swoich sprawach, on nadal występował, robił takie teatry. Lata pasujące, mówił tam o sobie, o fantastycznych rzeczach. Nie wiem, czy wierzycie, ale widziałam grupę więźniów, którzy zostali wyprowadzeni. On do nich mówił, oni słuchali z otwartą gębą, a on był przekonujący. Facet przekazywał to wszystko, co miał do powiedzenia. Było coś niesamowitego. Ja go nie poznawałam. Aktorem był na tyle dobrym, że jak przyszedł kiedyś do mnie i powiedział, pożycz mi 50 zł, bo oprócz tego był alkoholikiem. Ale Boże, bo słuchaj, moja mama do mnie dzwoniła i moja mama dzwoniła, a ja nie wiem, co mam zrobić, ona jest ciężko chora, ja muszę jechać. I ja się dałam nabrać. Przecież tam telefon nie było, gdzie miała dzwonić. No ale... Więc naprawdę był przekonujący. Usiadł, ukląkł, zapłakał. No. Nie żyje i niech mu tam święta ziemia będzie, ale nie było o czym przesłyszeć. On miał swoje prawa, którymi się rządził, od czasu do czasu mi przypominał, a co ty sobie myślisz, dzisiaj cię wypię, jutro już cię tu nie ma. Tak było też. Żyło się nieźle, więc znaczenia nie było. Ja na drugi dzień muszę pojechać do gminy, ponieważ stan wojenny, jak już mówiłam, muszę pojechać się zameldować, bo jeśli się nie zamelduję, to co, będę miał kłopoty. Wychodzę z domu, muszę powiedzieć, że dlaczego te psy, bo dom był nad jeziorem, a pierwszy blok od tego, w tą stronę był 500 metrów jakiś, a do pierwszej wsi jako takiej miałam 2 km, a od tej wsi jeszcze do tego, żeby dojść do autobusu 3 km, to wszystko trzeba było pójść. Więc kiedy tam przyszłam, jeszcze nie wprawiona w to, ile czasu mi to ta droga zabierze, to okazało się, że odszedł autobus, były autobusy 2, jeden jechał rano, przyjeżdżał i odjeżdżał i wieczorem ta sama sytuacja, więc stoję na tym przystanku, czekam, jedzie polonez, ja go zatrzymuję, on się zatrzymuje oczywiście i ja pytam, proszę pana, ja do zalewa czuję, a proszę, niech pani wsiada, a skąd pani jedzie, to ogólka. A wie pani, niech pani tam powie Wilkowi, żeby oni tam się nie zadawali, bo tam ma przyjechać taka krzywonos, antykomunistka. Jeśli ktoś się, ja jestem, proszę panią, komendantem Ordno. Ja przysięgam na Boga, że jeśli oni coś zrobią, ja ich powsadzę. Nie będę się z nimi pitolił. Nie, dobrze, proszę. I jedziemy, on mówi, bo ja jestem Zbigniew Nienacki, nie wiem, czy ktoś zna to nazwisko, ale to był pan, który pisał między innymi... Niesamowity ruch. Proszę? Niesamowity ruch, tak? Pan samochodzik, albo ostatnią książkę, którą napisał przy mnie, kiedy ja tam byłam, raz do roku w Skierławkach, opisał nazwiska ludzi, którzy tam naprawdę mieszkali, oni byli na niego wściekli, to co on zrobił, bo on napisał taki pierdoł w tych książkach i tych ludzi przedstawił przed światem tak strasznie, że no to był szok. No i on, ale on jeszcze tymczasem tej książki nie wydał, to jest pana samochodziki, więc mnie pyta, czy ja to czytałam, a ja oczywiście czytałam, całe życie czytałam, a on mówi do niego, nie bardzo, on mi się przedstawił przecież. I nie bardzo wiem, o czym pan mówi, ale wie pan, no ja mogę je przeczytać i panu powiem, co o nich sądzę, bo on mnie pyta, a ja mówię, a pan zna tą krzywoną? On mówi, tak, oczywiście, wie pani, gdyby pani ją zobaczyła, to podwór. Uwierzcie mi, ja byłam pół razu, ważyłam tego, co dzisiaj. Dzisiaj mogę powiedzieć, ważę 102 kilo, wtedy ważyłam
połowę, może mniej jeszcze nawet.